W eleganckiej gdyńskiej restauracji specjalizującej się w potrawach z ryb można zamówić filet z soli. Jest to danie smaczne i wręcz prestiżowe, o renomie ugruntowanej przez literaturę i film. Przy tym danie bardzo drogie, gdyż obecnie sole coraz trudniej złowić. Ryby te, należące do rodziny płastuk, masowo występujące niegdyś w Morzu Północnym i przyległych wodach oceanicznych, spotkał los podobny do losu bałtyckich dorszy. Kiedyś było ich w bród. Obecnie, gdy stały się popularne, jest ich jak na lekarstwo. W Bałtyku sole spotyka się sporadycznie. Licznie występują tu inne ryby płaskie, stornie zwane flądrami, gładzice oraz najdroższe ryby północnego Atlantyku, skarpie znane w Europie Zachodniej jako turboty. Są to ryby prawie dwa razy droższe od soli i cztery razy od łososia. W Polsce zupełnie niedoceniane. W 1996 roku polscy rybacy złowili w Bałtyku około 9000 ton ryb płaskich, co stanowiło około 6% wszystkich połowów. W stosunku do średniej z ostatnich dziesięcioleci jest to wzrost o około 50%. Na całym Bałtyku połowy tych gatunków były sześciokrotnie większe niż w latach poprzednich. Odbyło się to całkowicie legalnie. Ryby płaskie nie są objęte limitami połowowymi. Rybacy usiłują w ten sposób równoważyć ubytek dorszy. Naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni są zaniepokojeni takim nagłym wzrostem połowów wywołanym niekontrolowanym eksportem z Polski, Litwy i Łotwy do Europy Zachodniej po cenach relatywnie niskich dla tamtego rynku, lecz korzystnych dla miejscowych rybaków. Niekonsekwencja i w stosowaniu i respektowaniu środków ochronnych plastuk bałtyckich może doprowadzić do tego samego, co się stało w Morzu Północnym z solą, z gładzicą i z halibutem. Te gatunki zostały przełowione, te ryby nie zdążą osiągnąć wymiarów takich, jakich sobie byłby życzył konsument. Profesor Draganik dysponuje wyliczeniami, z których niezbicie wynika, że zawsze i wszędzie taki gwałtowny wzrost połowów, wywołany wzrostem cen na jakiś gatunek ryb, prowadzi do przełowienia. Ponowne osiągnięcie optymalnej wielkości połowów, oznaczonej na wykresie poziomą linią, jest możliwe niekiedy dopiero po wielu latach. Aby móc skutecznie chronić ryby, trzeba wpierw dobrze poznać ich biologię i środowisko, w którym bytują. Większość badań odbywa się w terenie. Celem zaciągów wykonywanych włóczkiem o bardzo małych oczkach jest obserwacja liczebności na rybku oraz kolejnych pokoleń płastuk rodzących się na pełnym morzu i spływających do brzegu, przy którym będą bytowały do końca życia. Badania takie finansowane są przez Komitet Badań Naukowych. Uzyskane dane umożliwiają precyzyjne prognozowanie zasobów ryb w latach przyszłych. Ważnych informacji dostarcza systematyczna rejestracja struktury wieku złowionych ryb. Dokonywana jest na losowo wybranych próbach, zarówno na przystaniach rybackich, jak i w laboratoriach Instytutu. Odnotowuje się rozmiar, wagę, zdrowotność, rozwój gonad i intensywność żerowania. Aby precyzyjnie określić wiek ryby, pobiera się otolity, czyli kamyczki błędnikowe. Pod mikroskopem na otolitach można wyodrębnić pasma przyrostów, podobnie do słojów na przekrojach pni drzew. Intensywne letnie przyrosty to te jaśniejsze, szerokie pasma. Zimowe, ciemne są o wiele węższe. Nieocenione usługi oddaje naukowcom z Morskiego Instytutu Rybackiego statek badawczy Baltika, pływające laboratorium nafaszerowane najnowocześniejszą elektroniką. Rejestruje przez cały rok wszystkie ważne parametry bałtyckich wód, takie jak zasolenie, temperatura, zawartość tlenu czy planktonu. To wszystko wpływa na rozwój różnych gatunków ryb. Liczebność ryb żyjących w toni można określać również za pomocą echosond. Liczebność płastuk i innych ryb dennych tylko przez wykonywanie próbnych zaciągów. Zdobyte tą drogą dane stanowią ważne, choć nie jedyne przesłanki do prognozowania zasobów ryb i ich połowów. Metody eksperymentalne są uważane w tej chwili za metody pomocnicze. Podstawową rolę przypisujemy metodom matematycznym, czyli odpowiednim modelom matematycznym. I teraz czym są te modele matematyczne? Modele matematyczne są odpowiednimi formułami, równaniami, które opisują w sposób matematyczny zachowanie się populacji. A więc opisują wzrost osobniczy, wzrost ryb, opisują śmiertelność ryb, opisują urodzajność nowych pokoleń ryb. I mając takie wzory, odpowiedni układ równań, możemy wyznaczyć sobie biomasę populacji, a także biomasę populacji nie tylko w roku bieżącym, ale w okresie jakimś historycznym, który nas interesuje. W miarę trafnie potrafimy przedstawić prognozy dla ryb śledziowatych, śledzia szprota oraz dorsza.
Problemy są w tej chwili jeszcze z oceną stanu zasobów płastuk. Polska nie jest jedynym krajem eksploatującym zasoby ryb płaskich i żeby wykonać wiarygodne szacunki, potrzebne są również dane z innych państw. Dopiero jeżeli będziemy mieli pełną serię informacji z różnych innych państw eksploatujących stada, którymi jesteśmy zainteresowani, no to wówczas dopiero możemy przystąpić do oceny stanu zasobów. Praktyczna wiedza naukowców rekompensuje brak precyzyjnych narzędzi badawczych do oceny zasobów ryb płaskich. Płastugi, konkretnie stornie, są gatunkiem ryb o najdłuższej historii ochrony. Pierwsze ograniczenia w połowach bałtyckiej flądry wprowadzono już w 1922 roku. Nie można ich łowić, kiedy gromadzą się przed tarłem. Systematycznie zwiększany jest wymiar ochronny. Pani Iwona Psuty-Lipska prezentuje wyliczenia, z których wynika, że zwiększenie oczek sieci do poławiania storni, prócz pewnych strat, przynosi rybakom również korzyści. Chcemy umożliwić przynajmniej połowie najmłodszego pokolenia samic odbycie pierwszego tarła. Jest to podstawowe założenie danego wymiaru ochronnego. Szczegółowe badania ichtiologiczne wykazały, że jest to 25 cm i koreluje z tym wymiar oczka 65 mm. Wiąże się z tym jednocześnie efekt wymiaru handlowego, ponieważ ostatnio obserwuje się wyraźny popyt na ryby większe. W związku z tym, jeżeli rybacy stosują oczka większe, pozwalają tej drobnej rybie przejść przez te sieci i dorosnąć do następnego roku, kiedy będą już stanowiły większą wartość handlową, będą chętniej kupowane, rybacy będą mieli więcej pieniędzy. W przypadku tego gatunku nie zachodzi zjawisko dalekiej migracji. W związku z tym to, co my ochronimy na naszym wybrzeżu, do nas wróci. Moje doświadczenia, przynajmniej od 20 lat, świadczą, że nie mylimy się. Najlepszy dowód, że administracja natychmiast przyjmuje wszystkie nasze zalecenia odnośnie środków ochronnych i co nas bardziej jeszcze może satysfakcjonuje, jest to z uznaniem przyjmowane przez rybaków. A to jest chyba największe uznanie, bo ci ludzie z tego żyją i wiedzą, że my nie chronimy gatunek, my chronimy rybołówstwo. Czy w restauracji znajdą zastosowanie wyniki badań? Czy za kilka lat na naszych stołach pojawiać się będą smaczne ryby bałtyckie? Naukowcy twierdzą, że trzeba chronić je dziś. Potem będzie już za późno. Stoły pozostaną puste.